I mamy już pierwszą osobę. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Ze Zbyszkiem i tam Solenizantem dzisiejszym. Zbyszek Solenizant dzisiejszy, tak? Tak, oczywiście. Znaczy, to bardziej jubilat? Solenizant, tylko że było urodziny mam. O, to no, tak, no to urodziny, no oczywiście. Zbyszku, które to urodziny są? A 70. Okrągła 70. Fantastycznie. Zbyszku, czekamy jeszcze na chwilę na drugą osobę, bo będzie specjalne pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć. O, i widzę tak. Chyba, że już ktoś nam się pojawia. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Halo. Halo, witam. Proszę ściszyć radio. I z kim mam przyjemność? Panią Jadwigą. Jadwigo, też rozumiem, że masz dzisiaj urodziny, tak? Nie. A to trzeba... Trzeba mieć urodziny, tak jest, żeby... O, no to przepraszam. Pozdrawiam serdecznie. No to Zbyszku, czekamy jeszcze chwileczkę, dobrze? Dobrze. Bo widzę, że telefony nam się tutaj rozdzwaniają. Zbyszku, a już planujesz jakoś świętować tę imprezę urodzinową? Jest u mnie kolega. Mhm. Jeżeli by się coś tam udało wygrać... Tak? To będzie co oblewać, no. No oczywiście i nawet z czego będzie oblewać, prawda? Bo kubek, Radia Parada, to można i kawę, i herbatę, i wszystko, czego dusza... No i szampana, i gorzawę też. O, no na przykład też. Zbyszku, widzę, że jesteś sam, tak więc zadam ci pytanie. Pytanie tak. W nawiązaniu do osoby, która również dzisiaj ma urodziny. Będziesz musiał odgadnąć. Jesteś mężczyzną, więc na pewno będziesz znał odpowiedź. Na razie prezent gwarantowany. No zobaczymy najpierw, jak to się wszystko potoczy. Słuchaj mnie teraz uważnie. Nie będę mówił, skąd ta osoba pochodzi, bo by było za prosto. Ale powiem tak. Urodziła się 32 lata temu. Jest to lekkoatleta, sprinter, trzykrotny mistrz olimpijski z Pekinu, Londynu oraz Rio de Janeiro, 11-krotny mistrz, dwukrotny wicemistrz oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata. I teraz to będzie bardzo znacząca podpowiedź. Obecny rekordzista świata w sprincie na dystansie 100 metrów. A to Bolt. Usain Bolt. Oczywiście, że tak. Fantastyczna odpowiedź. Bolt. Zbyszku, no to nie pozostaje mi nic innego, jak ci poinformować, że kubek Radia Parada, ten z limitowanej edycji, pozłacany... No to wnusza będzie miała pamiątkę, o to mi chodziło. To reszta to może być albo nie być. No. No to zrobiłeś... To ty masz urodziny, a robisz prezent wnusi, tak? No na 3-latka dziecko to będzie miało dziecko, no. Fantastycznie. Zbyszku, no bardzo jest mi miło właśnie przekazać ci ten kubek z limitowanej edycji, co jest certyfikatem własnym, pozłacany 24-karatowym złotem. Pij sobie z niego dowoli, daj też wnusi, jeżeli masz taką ochotę, zrób sobie z nim co chcesz. Zbyszku, jesteś teraz na antenie, a ja ci oczywiście tak? Jeszcze składam najserdeczniejsze życzenia z okazji twoich urodzin. Dziękuję pięknie, no i kuszę wzajemnie, kuszę, że tam wszystkiego naj. I teraz jak jesteś na antenie, to pozdrów kogo chcesz, albo podziękuj za te życzenia, które już pewnie dzisiaj dostałeś. No to wszystkich, kusze słuchaczy, kusze Radia Parada, mojego tam kusze ulubionego radia, no. Bo tylko parady słucham i tego i nic więcej. Fantastycznie. Takie rzeczy to miód na uszy. Zbyszku, jeszcze cię poproszę, żebyś się nie rozłączał, dobrze? Dobrze. Ja ci wytłumaczę, jak ten kubek odebrać. A ja wiem, gdzie to jest. Dobrze, ale jeszcze mimo wszystko porozmawiamy poza anteną, to się nie rozłączaj, dobrze? No dobrze. Radio Parada 93 FM.